kolejna część powieści Piastowskich już w sprzedaży. Imiennik do nabycia na kapitalbook.pl. Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pofikal. Szanowny Panie Redaktorze, czy może Pan streścić pokrótce, co to jest komunizm, czym neokomunizm i co ma być jego celem ostatecznym? Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. Neokomunizm niczym się nie różni od komunizmu. Neokomunizm to jest po prostu nic innego jak zmiana strategii rewolucji komunistycznej, bo pierwotnie komunizm był realizowany przy pomocy strategii bolszewickiej, która się składała z trzech takich elementów. Gwałtownej zmiany stosunków własnościowych, znaczy likwidacji własności prywatnej, masowego terroru i masowego duraczenia. Ta strategia bolszewicka przyniosła przerażające rezultaty, nie można powiedzieć, przyniosła, no ale właśnie ze względu na to, że były one dosyć przerażające, to w latach 20. już taki włoski komunista Antoni Gramsci doszedł do wniosku, że ta strategia nie jest może najlepsza, że należałoby zmienić strategię rewolucji komunistycznej, nawet zaproponował, w jaki sposób to robić. Gramsci uznał, że Marks się pomylił, że ta podstawowa teza Marksa, jakoby byt określał świadomość, prawdopodobnie nie jest uniwersalna, znaczy na pewno nie jest uniwersalna, a prawdopodobnie w ogóle jest fałszywa. Bo Gramsci postawił sobie pytanie, co człowieka w pierwszej kolejności alienuje, to znaczy utrzymuje go w niewoli. I doszedł do wniosku, że wcale nie niewłaściwe stosunki własnościowe, tylko kultura burżuazyjna utrzymuje go w niewoli. Dlaczego? Dlatego, że ta kultura dostarcza mu kategorii, przy pomocy których on myśli, porównuje, wybiera, słowem funkcjonuje intelektualnie. No i w związku z tym, jeżeli chce się przeciwko tej kulturze zbuntować, a na tym polega istota rewolucji, to on się buntuje przy pomocy tych kategorii, których ta kultura mu dostarcza. W związku z tym jego bunt jest daremny, jego bunt jest nieskuteczny, groteskowy. I Gramsci uznał, że w takim razie należy zmienić tutaj priorytety. W swojej strategii rewolucji komunistycznej na pierwsze miejsce wysunął masowe duraczenie. Stwierdził, że głównym polem bitwy rewolucyjnej powinna być właśnie sfera ludzkiej świadomości, sfera kultury, a pierwszym krokiem ku zwycięstwu miało być zdobycie panowania nad językiem mówionym. I to już się stało. W latach 60. rozpoczęło się odchodzenie od strategii bolszewickiej w ruchu komunistycznym. Najpierw to był taki eurokomunist, Ameryko Berlinger, Giorgio Amendola, tacy włoscy komuniści. No a potem przełom nastąpił w roku 1968, kiedy to była taki program pilotażowy tej nowej strategii rewolucyjnej w postaci rewolty młodzieżowej na Zachodzie. Pod jaką? To było skierowane przeciwko właśnie kulturze burżuazyjnej. Jakie było główne hasło wtedy? Zabrania się zabraniać. Zabrania się zabraniać. Czyli wszystko jest dozwolone, nie ma żadnych reguł i tak dalej. Pełna anarchia właśnie w sferze kultury, bo reszta to stosunki własnościowe były nietknięte wtedy. Stosunki własnościowe były nietknięte, tylko rewolta była w sferze właśnie ludzkiej świadomości, w sferze kultury. Zabrania się zabraniać, wszystko jest dozwolone. Minęło kilkadziesiąt lat i co widzimy? Lista myśl o zbrodni, czyli nawet myślenia zabronionego, zabronionych sposobów myślenia coraz bardziej się wydłuża. Jaki z tego wniosek, że
z etapu umizgów tej strategii rewolucji komunistycznej przechodzimy do etapu surowości, gdzie już kończą się żarty, a zaczynają się schody. Ale celem komunizmu strategia, jak tu usiłowałem pokazać, się zmieniła, ale cel rewolucji komunistycznej się nie zmienił. Cele rewolucji, bo dwa są. Pierwszym celem rewolucji komunistycznej jest wyhodowanie człowieka sowieckiego. Człowieka sowieckiego. Czym się różni człowiek sowiecki od normalnego człowieka? Tym, że człowiek sowiecki wyrzekł się wolnej woli. To, co religia chrześcijańska uważa za istotę człowieczeństwa, posiadanie wolnej woli, to człowiek sowiecki tego się właśnie ma wyrzec. W związku z tym człowiek sowiecki już nie może żyć w normalnym świecie, bo w normalnym świecie każdy człowiek musi dokonywać samodzielnych wyborów. A on właśnie już tej umiejętności się wyrzekł. Na rzecz partii, nie wiem, Stalina, tam kogokolwiek, Michnika. On tej umiejętności się wyrzekł. W związku z tym, że trzeba dla człowieków sowieckich, i to jest drugi cel rewolucji komunistycznej, stworzyć sztuczne środowisko, w którym oni mogliby żyć. Tym środowiskiem jest państwo totalitarne. Państwo totalitarne. To znaczy takie, które nie uznaje żadnej władzy poza własną. Tyrania typu asyryjskiego, jakiej świat nie widział. Znaczy widział w starożytności. To jest komunizm. To jest komunizm. Komunizm likwiduje ostatnią gwarancję autonomii człowieka wobec państwa totalitarnego. W państwie totalitarnym tak nie może tego być. Mianowicie nie może być własności prywatnej. I to jest właśnie istota komunizmu. Człowiek sowiecki, państwo totalitarne, likwidacja własności prywatnej. Grosiu. Szanowny panie redaktorze, mam dwa luźniejsze ludzkie pytania i jedno polityczne. Próbował pan yerba mate? Tak, próbowałem. Poczęstował mnie kiedyś pan Cejrowski. No, musiałbym się przyzwyczaić chyba, bo na prima vista nie smakowała. Wolę taką czarną herbatę z cytryną, niesłodzoną. Ale to kwestia przyzwyczajenia, bo zacząłem pić herbatę niesłodzoną po zawale. No bo tak mi tam doktor odradził, że tak powiem, korzystanie z cukru. No i tak za początkowo to ten smak tej herbaty wydał mi się wstrętny. Ale teraz jestem przyzwyczajony i polubiłem to. To rzecz gustu. I pamiętam, jak kiedy była inauguracja pontyfikatu Jana Pawła II, akurat byłem w Paryżu i taki Francuz znajomy zaprosił moją siostrę i mnie, żebyśmy obejrzeli sobie transmisję telewizyjną z inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II. No i przyszliśmy do niego, on jako uprzejmy gospodarz tam pyta, czego się napijemy. Ja mówię, a co pan proponuje? On to, tamto, wamto i między innymi Pernod. Ja tego nigdy nie piłem, ale słyszałem, że to jest taki kultowy trunek Legii Cudzoziemskiej, oficerów Legii Cudzoziemskiej. No to poprosiłem o ten Pernod. I przyniósł mi szklankę takiego czegoś, co przypominało sok grejpfrutowy. Pociągnąłem tęgi łyk i pomyślałem sobie tak, mój Boże, na tej pustyni to byle było mokre, to wszystko wypiją. Wszystko wypiją. Smak mi się wydał wstrętny, no ale przez grzeczność wypiłem całą szklankę. A potem się do tego przyzwyczaiłem, bo to po prostu anyżówka.
To po prostu jest sanyżówka, która tam nosi nazwę we Francji, to tam albo Pernod, albo Pastis de Marseille. No i ona do tej anyżówki dolewa się wody i wskutek tego, bo tak to sama to jest, nie nadaje się do picia, dolewa się wody, no i dzięki temu to jest bardzo dobre w tamtym klimacie, bo takie jest orzeźwiające. No i polubiłem ten trunek. A w jaki sposób? Ano w taki, że jak jeździliśmy na winobrania, to przyjeżdżaliśmy tak dzień wcześniej tam na miejsce, żeby tak od razu z samochodu nie iść w pole. No i tam z Francuzami takimi już, ponieważ kilka razy już żeśmy się tam zakolegowali, więc oni też przyjeżdżali wcześniej. Każdy coś przywoził. Myśmy przywozili czeskie piwo i polską wódkę, a taki był, tam pracował z nami maszynista TGV, który pracował za wino. On nie chciał pieniędzy od tego patrona, tylko tam potem mu ten dostarczał wino. No i on przywoził właśnie ten pastis. I nas częstował. My jego też oczywiście. I on nas częstował. I tak polubiłem ten pastis. A pierwsze wrażenie było takie, że smak wstrętny. Więc yerba mate też tak próbowałem, ale to tylko raz i potem już nie próbowałem. Drugie pytanie. Kto i co wpłynęło na charakter pańskiego pisma? Czy ono świadczy w jakimś stopniu o człowieku? Podobno świadczy. Charakter pisma, czy kształt pisma świadczy o człowieku? Grafolodzy o tym mówią. Zresztą nie tylko o człowieku, o piszącej istocie, bo tam czytałem taki Karola Olgierda Borcharda o takiej małpie, która tam coś napisała i podano te bezgrołe, przedstawiono takiemu ekspertowi i on mówi, nieszczęśliwa to jest istota, bo też nie był pewien, czy to człowiek, nieszczęśliwa istota, mówi, rzucona w takie warunki, których nie rozumie i tego, co się z nią dzieje, mówi, nie jest pijakiem, ale... No i tu się wszystko sprawdzało. On potem opublikował te opinie na temat bazgrołów tej małpy w takiej książce Pismo nie kłamie. Ale więc to trzeba by było grafologa o to spytać, a nie mnie, bo ja się na tym nie znam. Natomiast kto i co wpłynęło na charakter mojego pisma? No, nauczycielka, pani Julia Ursel, która uczyła nas pisać i czytać w pierwszej klasie szkoły podstawowej w Bełżycach. No i jak nas uczyła? Wtedy jeszcze panowały normalne stosunki. Za moich czasów nie było nigdzie dysgrafików. Nie było. Coś takiego, taka dolegliwość była nieznana. Bo jak ktoś brzydko pisał, to musiał wyciągnąć łapę, dostawał linijką w łapę, a potem musiał 100 razy tam napisać na 10 kartkach zeszytu tam jakieś wyrazy. I w ten sposób wyrabiał sobie rękę do poprawnego pisania. I tyle. Tak jak jeszcze to myśmy pisali rozmaicie. Natomiast na przykład poprzednie pokolenie, na przykład mój ojciec, to miał jeszcze bardziej wyrobiony charakter, no bo wtedy to tam duży nacisk kładziono na to, a teraz nikt nie kładzie nacisku, więc piszą ludzie nawet wykształceni jak kura pazurem, tak się to nazywało z moich czasów szkolnych, że pisze bazgrzesz jak kura pazurem i to zaraz trzeba było łapę wyciągać. No i te metody naukowe przyniosły rezultaty. No starsze pokolenie raczej pisze kształtnie, młodsze już nie tak. I trzecie pytanie. Czy naprawdę pańskim zdaniem Władimir Putin nie ma żadnych roszczeń wobec Polski? Pytam w kontekście tej rozdmuchanej w polskich mediach narracji o imperialnej Rosji. Proszę pana, ja bym odwrócił to pytanie.
Jak ktoś stosuje tę imperialną narrację Rosji, to niech poda chociaż jeden konkretny cel imperialny Putina wobec Polski. Niech poda, bo na razie to nie wychodzi poza jakieś takie enigmatyczne ogólniki, więc podejrzewam, że nikt tego nie wie. Owszem, Rosja ma, ja to podkreślam przy wielu okazjach, Rosja ma wobec Polski jedno pragnienie, tak to można nazwać, czy jeden cel polityczny, żeby Polska się zgodziła od 300 lat, żeby Polska się zgodziła na status bliskiej zagranicy. Na czym polega w ogólnych zarysach, w dużym uproszczeniu, status bliskiej zagranicy? Jak chcecie mieć osobne państwo, to sobie miejcie, ale macie nas słuchać. No i Polska nie chce się zgodzić na status bliskiej zagranicy. To jest punkt, że tak powiem, taki, można powiedzieć, sporny w stosunkach polsko-rosyjskich od 300 lat. Od 300 lat. Także dlatego trudno jest o normalizację stosunków polsko-rosyjskich, bo państwo wiecie, żeby w tym największy jest ambaras, żeby dwoje chciało na raz. Rosja, moim zdaniem, żeby ze strony Rosji został zrobiony krok w kierunku normalizacji stosunków polsko-rosyjskich, to Rosja powinna dać sobie spokój z tym oczekiwaniem, że Polska się zgodzi na status bliskiej zagranicy. Ale Polska powinna też dać sobie spokój z pouczaniem Rosji, co ona ma robić. Bo to Rosjan irytuje, a poza tym trochę jest śmieszne, dlatego że to Rosja jest jednak mocarstwem, podczas kiedy Polska nie. Kiedy Polska nie. I Rosjanie bardzo, nie bez słuszności traktują te polskie, że tak powiem, pouczenia z wyżyn wieży z kości słoniowej za aroganckie. Za aroganckie. Czemu dawał wyraz Dostojewski na przykład w swoich powieściach? I to, ale to powiadam, ja bym odwrócił to pytanie. Jeżeli ktoś twierdzi, że tu Rosja imperialistyczne cele tutaj ma wobec Polski, szczególnie się na Polskę uwiera, to proszę, niech poda przynajmniej jeden taki cel imperialny, ale nie, żeby nie chodziło o tą bliską zagranicę, tylko jakiś konkretny. Bo to o bliskiej zagranicy to ja mówię, to nie jest żadna sztuka, żeby ktoś po mnie powtórzył. Natomiast konkretny cel, że w tej chwili ma jakiś taki to moim zdaniem nie ma. Za całokształt twórczości, aktywności wstawiennictwa za Polską dziękuję. Na koniec komplement. Bardzo dobrze się pana czyta i także słucha, zwłaszcza gdy humor dobry u naszego naczelnego redaktora. Dziękuję bardzo, bardzo się cieszę, że takie ma pan odczucie, taką recenzję mi pan wystawił. Bardzo się cieszę, bardzo miło. Dziękuję za miłe słowa. Przemysław Staciwa. Dzień dobry. Panie redaktorze szanowny, przed kilku laty Grzegorz Braun przestrzegał przed ćwiczeniami wojskowymi z Amerykanami o kryptonimie Anakonda. Raz po raz mówił, a co oni przy tej okazji nam nie wwiozą do kraju, a czym to się nie skończy i tak dalej. Ćwiczenia się odbyły, nic się nie stało, żołnierze się rozjechali do żon, kochanek, matek, ciotek, córek, poligon dalej stoi. W kolejnych latach odbyły się dalsze edycje tych ćwiczeń. Pan Braun zmienił płytę i przestrzegał przed czymś innym. A pan redaktor, ile ma na koncie takich nietrafionych spiskowych predykcji? Jak ma się to w bilansie do trafionych? Czy można to mniej więcej policzyć? Dziękuję bardzo. Życzę zdrowia i smacznej kawusi, wierny widz. Proszę pana, pewnie mam, ale wydaje mi się, że niedużo. Wydaje mi się, że niedużo. Ja akurat przeciw ćwiczeniom Anakonda to nie występowałem, bo Polska jest w sojuszu
północnoatlantyckim, którego członkiem, czy nawet kierownikiem politycznym są Stany Zjednoczone. To jest sojusz wojskowy. W związku z tym nie ma niczego nadzwyczajnego w tym, że tacy sojusznicy od czasu do czasu, nawet czasami często, jeżeli sytuacja międzynarodowa tego wymaga, urządzają ćwiczenia. To jest rzecz oczywista, oczywistość. Także nigdy by nie przyszło do głowy, żeby tam jakieś ćwiczenia wojskowe w ramach tego sojuszu atlantyckiego o coś podejrzewać. Natomiast no, odwołałbym się raczej do czytelników, do słuchaczy, do widzów. Jakie jest ich zdanie? Jakie jest ich zdanie? Bo na przykład jeden tam mi zarzuca, że nic się nie stało, że ja tu przestrzegałem przed ustawą 447 i co to, a i tam mnie molestuje. A co to, jakie są skutki i tak dalej. Tak jakby się nie mógł doczekać tego. Na razie mamy wojnę na Ukrainie, ale te skutki się objawią. Niech trzeba się uzbroić w cierpliwość. Nie wszystkie te przewidywania się sprawdzają natychmiast. Czasami na niektóre trzeba poczekać i to długo. Pan Adam Cyrankowski. Panie redaktorze, kiedy zorientował się pan, że tu naprawdę rządzą obce służby? No to dosyć wcześnie, jeszcze w latach, znaczy w okresie, kiedy byłem w liceum. To się zorientowałem, że jak trochę się tam liznąłem historii takiej wojennej i powojennej, no to się zorientowałem, że Polska nie jest państwem suwerennym, że tutaj najtwardszym jądrem systemu komunistycznego jest UB, czyli bezpieka, a z kolei bezpieka jest zbrojnym ramieniem służb sowieckich. No i tyle i to. A potem, jak nastały przygotowania do sławnej transformacji ustrojowej, no to już byłem bardziej politycznie wyrobiony. Już tam trochę więcej wiedziałem i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy, zresztą to było widać gołym okiem. Dla uważnego obserwatora to nie było specjalnie trudno to zauważyć. Otóż tak jak powiadam, najtwardszym jądrem systemu komunistycznego była bezpieka. No a tutaj od 85, właściwie od 86 roku, kiedy się już po spotkaniu w Reykjaviku wyjaśniło, że istotnym elementem tego nowego porządku politycznego ustanowionego przez Sowietów wspólnie z Amerykanami będzie ewakuacja Imperium Sowieckiego z Europy Środkowej, no to było oczywiste, że nastąpi transformacja ustrojowa, że ten ustrój, jakiego świat nie widział, nie przetrwa ani dnia dłużej. No i rozpoczęły się przygotowania do transformacji ustrojowej w dwóch, można powiedzieć, edycjach. Dwa nurty systemowe, to znaczy uwłaszczenie nomenklatury. Chodziło o to, żeby w nowych warunkach ustrojowych zająć odpowiednią pozycję materialną, społeczną, a wskutek tego również polityczną. No i tu selekcję kadrową w strukturach podziemnych. To były dwa takie nurty przygotowań do transformacji ustrojowej, przygotowań systemowych. Ale oprócz nich pojawił się trzeci nurt przygotowań prywatnych. Tak jak powiedziałem, najtwardszym jądrem systemu była bezpieka. Ci bezpieczniacy są ludźmi zdemoralizowanymi. Demoralizacja ich polega na tym, że są gotowi wysługiwać się każdemu, kto im obieca, że będą mogli nadal pasożytować na historycznym narodzie polskim. No to oni mu służą. Służyli Sowietom, a potem jak cóż, każdy z nich, ponieważ są zdemoralizowani, ale inteligentni i spostrzegawczy, każdy z nich postawił sobie samemu pytanie, no dobra, Sowieci się ewakuują, a ja co? Co ze mną będzie?
jaką ja mam polisę ubezpieczeniową na wypadek, kiedy Sowietów już tu nie będzie, a czyjś nieubłagany palec wskaże na mnie i powie, to on wszystkiemu winien, na powróz go. Kto mnie wtedy obroni przed, że tak powiem, gniewem zagniewanego ludu? A ponieważ są inteligentni, to się domyślili, że jak się Sowieci wycofają, to prędzej czy później, raczej prędzej niż później, nastąpi odwrócenie sojuszy politycznych i wojskowych. To po co czekać na odwrócenie sojuszy? To już teraz, zawczasu, trzeba się przewerbować na służbę do naszych przyszłych sojuszników. I tak się stało. Jedni się przewerbowali do Amerykanów, inni do niemieckiej BND, inni do izraelskiego Mossadu, jeszcze tam część została przy GRU, jak tam tego. To pan minister ten, Zalewski zdaje się, on się nazywał. W 90 roku rozmawiał z jakimś takim amerykańskim bezpieczniakiem. No i ten bezpieczniak amerykański go zrugał. Mówi, co wy tam się agentami zajmujecie? Oni mieli zostać odwróceni i zostali odwróceni. I tak ma być. Tak mu powiedział. Tak ma być. No to tak jest. To tak jest. I to jest nasz główny problem polityczny. Dlatego, że bezpieczniacy stali się, dzięki uwłaszczeniu nomenklatury, stali się, że tak powiem, zdolni do kreowania życia gospodarczego tutaj w naszym Bantustanie i kreowania sceny politycznej. No i mamy do czynienia z taką tutaj układanką okrągłostołową, albo Volksdeutsche Partei, albo Dobra Zmiana, czyli Stronnictwo Amerykańsko-Żydowskie. I tyle. I żadnej prawicy tu ma nie być. Żadnej prawicy tu ma nie być. No taki, to w interesie, że tak powiem, bezpieki, to jest łatwiej aranżować tą scenę polityczną. Problem polega na tym, że nasza bezpieka służy obcym państwom. Nie służy Polsce. Nie służy Polsce. I takim politycznym problemem to jest to, co zrobić, żeby ona Polsce zaczęła służyć. No, mamy dwie możliwości. Albo ich przekonać, tak jak się to stało na Węgrzech, albo ich pozabijać. Ja bym wolał, żeby ich przekonać. Pan Max Gost. Panie Stanisławie, czy Pana zdaniem w Europie mamy jeszcze z kimś pozytywne stosunki międzynarodowe? Mam na myśli po pierwsze gospodarcze, a po drugie, czy możemy na kogoś liczyć w przypadku wojny? Proszę Pana, my nie mamy równoprawnych stosunków międzynarodowych z nikim. Nawet z Litwą nie mamy równoprawnych stosunków międzynarodowych. Nawet z Litwą, która jest mniejsza wielokrotnie. A po drugie, Polska, między innymi dlatego, że nasi umiłowani przywódcy uprawianie prawdziwej polityki mają od naszych sojuszników surowo zabronione. I wszyscy o tym wiedzą w Europie. W związku z tym z gówniarstwem nikt poważnie rozmawiać nie chce. No o czym rozmawiać poważnie z taką panią Kotulą? Czy z panem Śmiszkiem? Żaden normalny człowiek nie będzie się ośmieszał w ten sposób. No a Donald Tusk, no to o Donaldzie Tusku każdy wie, że on wykonuje tu u nas zadanie zlecone mu przez Reichsführerin Ursula von der Leyen. No to o czym z nim rozmawiać? On nawet z rolnikami nie potrafi nic załatwić, bo to wszystko jest ponad nim, ponad jego głową. Uzgodnienia oligarchowie ukraińscy uzgodnili z biurokratami brukselskimi i ani jedni, ani drudzy nie chcą z żadnymi Tuskami tu rozmawiać. Z żadnymi Tuskami nie chcą tu rozmawiać. Także nie mamy ani gospodarczych, ani nie możemy na kogoś liczyć w przypadku wojny. No, nie możemy. To jak umiesz liczyć, to licz na siebie.
Znaczy, powiem tak, Polska oczywiście jest członkiem Sojuszu Atlantyckiego. Muszę tu się skorygować. Polska jest członkiem Sojuszu Atlantyckiego. Ale my nie wiemy, jak w razie czego się zachowa Sojusz Atlantycki, bo artykuł 5, nawet on mówi o uruchomieniu procedur sojuszniczych, ale po pierwsze żadnego automatyzmu tu nie ma. No to nawet jak państwo sojusznicze wystosuje ostry protest, to znaczy, że zareagowało prawidłowo, uruchomiło wedle swojego uznania procedurę sojuszniczą. Więc jesteśmy w takiej sytuacji. W związku z tym jedyna korzyść, jaką mamy z NATO, jak na razie, to jest taka, że my wprawdzie nie wiemy, jak się NATO zachowa w razie czego, ale mamy nadzieję, że Putin też tego nie wie. Że Putin też tego nie wie. Taką mamy nadzieję. To jest na razie jedyna korzyść. Moglibyśmy odnosić większe korzyści z przynależności do NATO, no ale żeby coś takiego miało miejsce, to państwo nie może być kierowane przez agenturę. Państwo nie może być kierowane przez agenturę. Dopóki państwo będzie kierowane przez agenturę, to Polska żadnych korzyści z takich realnych sprzynależności do NATO nie odniesie. Pan Marek Kostecki. Szanowny panie Stanisławie, znamy pana z pisania felietonów i książek zajmujących się szeroko rozumianą polityką. Czy rozważał pan napisanie jakiejś książki czysto fabularnej, jakiegoś kryminału, książki przygodowej albo fantastyki lub innej? O czym byłaby taka książka? Pozdrawiam i zdrówka życzę. Nie, dlatego że ja nie mam talentu do beletrystyki. Nie mam talentu i nawet nie próbuję w związku z tym, bo bym pisał jakieś knoty, tam musiałbym to wciskać komuś, a nie chcę. Wolę robić to, co umiem, jak sądzę, robić. Nie próbuję, że tak powiem, lotów w dziedzinie, w której wiem, że nie mam talentu. Nie mam talentu. No to po co się ośmieszać? To niektórzy tam próbują, bo mają, uważają, że mają talent, ale mały, no to potem to żałosne to jest i tego. Także ja nawet nie próbuję. Pan Artur Szymański. Szanowny panie Stanisławie, wiem, że nie jest pan historykiem, ale czy mógłby pan się odnieść do pewnej kwestii w nowoczesnej historii Polski? Ostatnio na rodzinnej imprezie wdałem się niepotrzebnie w dyskusję z dawno niewidzianym wujkiem. Mieliśmy odmienne zdanie na temat pana prezydenta Komorowskiego. Wujek, że był bohaterem opozycji w stanie wojennym, jak to określił, dostawał pałą po grzbiecie. A ja, powołując się na słowa pana Leszka Żebrowskiego, jakoby pan prezydent w czasie przemian politycznych wydawał rozkazy do pacyfikowania ludzi, którzy chcieli wejść do państwowych archiwów, żeby zobaczyć, kto kim był. Druga kwestia, która nas poróżniła, to postać pana Jacka Kuronia. Te za wykładem pana Leszka. Pan Kuroń był bardziej zatwardziałym komunistą od towarzysza Wiesława. Pisał listy do partii, zarzucając władzy, że w Polsce Kościół się panoszył, że nie zlikwidowano własności prywatnej. Na to wujek, że Kuroń bronił ludzi, że każdy wtedy był w partii i w ogóle jestem pod wpływem propagandy. Zostałem ofuknięty, otrzymałem też radę, żebym się douczył. Panie Michalkiewicz, gdzie szukać prawdy? Jak to rzeczywiście było i kto kim był w czasach PRL-u? Oraz na początku trzeciej RP. Pomocy. Serdecznie pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź. No, tak się składa, proszę pana, że ja znam osobiście pana Bronisława Komorowskiego. Nawet się w pewnym okresie przyjaźniliśmy. Nawet w pewnym okresie byliśmy w konspiracji. I pan Bronisław Komorowski i ja byliśmy w takich, uczestniczyłem w tak zwanych klubach służby niepodległości. No tam czasami zdarzało nam się dostać pałą po grzbiecie. Zdarzało się. Pan Bronisław Komorowski, najpierw to, te kluby służby niepodległości to były raczej, że tak powiem,
taka organizacja, której pomysłodawcą był Wojciech Ziembiński, już nieżyjący. No i to raczej było niechętne lewicy laickiej. Potem Bronisław Komorowski jakoś się z lewicą laicką zbliżył pod koniec lat 80. i został, dzięki temu uzyskał stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej, w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Podejrzewam, że wtedy jakoś tak nawiązał, że tak powiem, bliższe kontakty, bliskie spotkania trzeciego stopnia z wojskowymi służbami, no siłą rzeczy, informacyjnymi. I to tam się zmieniło trochę. Ja już tam tak, nie, te kontakty nasze kiedyś dosyć częste, potem się urwały i tak dalej. Natomiast nie zaprzeczam ani nie potwierdzam, bo nie przypominam sobie, jakoby pan prezydent w czasie przemian politycznych wydawał rozkazy do pacyfikowania ludzi, którzy chcieli wejść do państwowych archiwów, żeby zobaczyć, kto kim był. Nie przypominam sobie tego, żeby akurat on wydawał takie polecenia. Bardzo możliwe, że pan Żebrowski wie coś, o czym ja nie wiem. Ale mówię, jeśli pan mnie pyta, to ja sobie tego nie przypominam, żeby on akurat takie rozkazy wydawał. Co do Jacka Kuronia. Dlatego tutaj na postać Bronisława Komorowskiego trzeba patrzeć chronologicznie. Bo co innego robił na początku, a co innego później dalej, kiedy już, że tak powiem, został członkiem establishmentu tej po stronie lewicy laickiej. To co innego było zupełnie. Z kolei Jacek Kuroń. No to ja nawet pisałem o tym w takiej książce, Nie bójcie się prawdy chyba, w takim wywiadzie rzece z panem Sommerem. Otóż Jacek Kuroń rzeczywiście był stalinowcem. Jacek Kuroń był stalinowcem, za Stalina był stalinowcem. I to takim szczarnym podniebieniem. I nie przestał nim być od razu. Rzeczywiście to, że, znaczy listy do partii, nie listy, tylko list, jeden, list otwarty do partii Jacka Kuronia i tego, Karola Modzelewskiego, pana Karola. List otwarty do partii bodajże w 62 albo 63 roku napisali. I rzeczywiście krytykowali tam Gomułkę za to, że hamuje socjalistyczne przemiany w Polsce. To nawet bardzo ładnie ujął Janusz Szpotański w Towarzyszu Szmaciaku, tam przypisując tę krytykę takiemu sekretarzowi Wardędze, co był komunistą starej daty, to tak jak Jacek Kuroń, no stalinowiec jednym słowem. I jak krytykował Gomułkę sekretarz Wardęga, że chłopom daje on nawozy, zamiast powsadzać ich do kozy, przez co nasz główny cel kołchozy w odległą przyszłość się oddala i tak dalej, i tak dalej. Gomułka najpierw myślał, że Kuroń z Modzelewskim są powiązani z jakąś frakcją na Kremlu, która się szykuje do ponownego wsadzenia Gomułki do lochu. On tam wcześniej przecież siedział tam w Miedeszynie w tym lochu, tam go światło Józef oprawiał. No i trochę się wystraszył. Ale jak się przekonał, że to nie, że to oni z własnej inicjatywy takie ten list otwarty spłodzili, to wsadził ich do ciupy i tyle. I Kuroń dzięki temu tu palmę męczeństwa zyskał, tak jak i Karol Modzelewski zyskali palmę męczeństwa. No i już w związku z tym, że palmę męczeństwa uzyskał, to nikt mu tamtej stalinowskiej przeszłości nie wypominał. Tym bardziej, że na tle wojny sześciodniowej na Bliskim Wschodzie, lewica laicka, czyli dawni stalinowcy, pokłócili się z partią,
A, bo to dużo było Żydów tam w tej lewicy laickiej. To przeważali Żydowie. No, Kuroń akurat nie, ale inni to Żydowie jak najbardziej. No i w związku z tym nie tylko się pokłócili z partią na tym na tle rasowym, ale nawet po 1968 roku wystąpili przeciwko partii, tworząc jeden z dwóch takich nurtów opozycji demokratycznej, znaczy w latach 70. Nurtów opozycji demokratycznej. Jeden, bo jeden to była właśnie lewica laicka, czyli dawni stalinowcy, którzy i tak dalej, a drugim to była ekstrema. Ekstrema. Co to była ekstrema? Ekstrema to byli ludzie, którzy z lewicą laicką nie mieli nic wspólnego. Którzy w swojej działalności antykomunistycznej nawiązywali do tradycji Armii Krajowej, do tradycji II Rzeczypospolitej. I w związku z tym między lewicą laicką i ekstremą, to ja wiem doskonale, bo ja należałem do ekstremy, między lewicą laicką i ekstremą panowało duże napięcie i brak zaufania. Dlatego, że ekstrema doskonale pamiętała, jak lewica laicka w latach 40. i 50. ją mordowała i prześladowała na wszystkie możliwe sposoby, więc o żadnym zaufaniu nie mogło być mowy. Dlatego Jacek Kuroń, kiedy w 86 roku prowadził rozmowy z pułkownikiem Służby Bezpieczeństwa Janem Lesiakiem, na szczęście zachowały się notatki z tych rozmów, to tam za pośrednictwem pułkownika Jana Lesiaka przekazuje ówczesnej władzy, czyli wywiadowi wojskowemu, ofertę polityczną. Oferta jest taka: jeżeli władza, czyli wywiad wojskowy, dyskretnie pomoże nam w wyeliminowaniu ekstremy z podziemnych struktur Solidarności, to my w rewanżu udzielimy władzy, czyli wywiadowi wojskowemu, gwarancji zachowania pozycji społecznej w nowych warunkach ustrojowych i zachowania tego, co sobie teraz kradnie, to znaczy w ramach uwłaszczenia nomenklatury i w aferze FOZ i tak dalej. No i tak się stało. I tak się stało. Na tym polegało przygotowanie, że tak powiem, do transformacji ustrojowej. Że ekstrema została albo wysłana tam na emigrację, albo tam w ogóle tego zmarginalizowana i tyle. To się udało. To się udało. Więc no, Jacek Kuroń tak. A poza tym Jacek Kuroń, no cóż, jeszcze warto tutaj, żeby pełny obraz Jacka Kuronia dać, to trzeba powiedzieć tak, cytując takiego rosyjskiego autora Sałtykowa Szczedrina, że Jacek Kuroń do wódki to nie to, że miał skłonność, ale prawdziwą zapamiętałość. Prawdziwą zapamiętałość. To mu zrujnowało zdrowie, nawiasem mówiąc. Potem już tam nie pił, ale wtedy, kiedy jeszcze zdrowie mu dopisywało, to bardzo ładne świadectwo wystawia mu taki francuski dziennikarz, pisarz polityczny Guy Sormand, notabene polski Żyd w drugim pokoleniu. Jego rodzice byli Żydami polskimi. No i on odwiedził Jacka Kuronia, bo tam przygotowywał książkę taką Wyjść z socjalizmu, zresztą przy moim pewnym udziale, bo ja mu pomagałem tutaj nawiązać rozmaite kontakty. No i między innymi odwiedził Jacka Kuronia wtedy, kiedy on był ministrem pracy. No i takie opisuje swoje wrażenia w tej książce Wyjść z socjalizmu, że Kuroń jest dziwny, krzykliwy i tak dalej, a tajemnica jest taka, że nie to, że pije, tylko tam prawie się zanurza w tym kieliszku z wódą. No i Kuroń taki był. To
przysparzało mu w Polsce nawet trochę popularności. To ta prawdziwa zapamiętałość dowódki. Pan Andrzej Kwaśniewski. Szanowny panie Stanisławie, czyim wynalazkiem był Marcin Luther i Jan Hus? Czy rewolucja we Francji była zemstą Wielkiej Brytanii na Francji za wsparcie jej w powstaniu Stanów Zjednoczonych? Dużych sukcesów życzę i zdrowia. No, Martin Luther był swoim wynalazkiem. Nie, no to wie pan, to ja protestuję przeciwko temu, żeby Marcina Lutra czy Jana Husa uważać za ludzi podstawionych przez kogoś, którzy tam... Nie, nie. Oni to byli autentyczni ludzie. No, są ludzie, którzy działają w imieniu własnym. To nie jest tak, że każdy jest podstawiony i tam ktoś za nim stoi i za sznurki go pociąga. Nie, nie, nie. Nie każdy jest marionetką. Także Marcin Luther i Jan Hus, że tak powiem, działali na własną rękę, a kto się potem z nimi tam związywał, a to jest inna sprawa. Ale to oni działali na własną rękę. Więc niczyim wynalazkiem, jeśli by Marcina Lutra uznać za czyjś wynalazek, to można by go uznać za nie tyle wynalazek, co za uboczny skutek papieża Sykstusa, który dążąc do zrealizowania takich inwestycji, na przykład jak Kaplica Sykstyńska i tak dalej, która tutaj teraz turyści tam ją oblegają i tak dalej, budzi powszechne zachwyty, to sprzedawał odpusty. I Marcin Luther przeciwko temu występował. No to w tym sensie był wynalazkiem papieża Sykstusa, ale nie był marionetką, bo mówię, występował nie za rozszerzeniem sprzedawania odpustów i nie chciał się podłączyć tam do tej spółdzielni, tylko to krytykował. No zresztą, jak przyznano później mu rację, całkiem słusznie. Natomiast czy rewolucja we Francji była zemstą Wielkiej Brytanii na Francji za wsparcie jej w powstaniu USA? Francja z Wielką Brytanią rywalizowała w, że tak powiem, o stanowisko hegemona w polityce europejskiej. Francja z Wielką Brytanią rywalizowała. Elementem tej rywalizacji było popieranie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych przez Francję. Miało to później konsekwencje, o których zaraz powiem, ale to tak to trzeba ująć. Później, kiedy rewolucja francuska Francję spustoszyła, można powiedzieć, pogrążyła ją w chaosie, w takim, we krwi ją oblała, krwią ją Francję oblała rewolucja, Napoleon to jakoś opanował, no to Francja próbowała odzyskać ten hegemonistyczną pozycję. To a Wielka Brytania wtedy zmontowała koalicję antyfrancuską. Także ta rywalizacja była. I po upadku Napoleona to już nie Francja, tylko Wielka Brytania się wybija na lidera, na hegemona polityki europejskiej. Także tak to wygląda. A co do dalszego ciągu? Otóż Komuna paryska we Francji jest tego. No i tam jest koło Placu Zgody takie mauzoleum Ludwika XVI i Marii Antoniny. Mało kto wie, bo to tak jest trochę z boku, ale jest tam tak, to ciekawa rzecz jest, bo tam są posągi takie Ludwika i Ludwik jest taki wzniosły, ta Maria Antonina taka ciężkawa. Ale jest tam również cmentarzyk gwardzistów szwajcarskich, którzy mieli od rewolucjonistów tych konwentu gwarancję zachowania życia, ale zostali podstępnie wymordowani i oni tam są pochowani. Ja tam byłem w styczniu, chyba 23 stycznia. W tym miejscu. I tam na wolnym powietrzu, na tym cmentarzu kwitną róże. Nigdzie indziej nie kwitną, a tam kwitną. Na wolnym powietrzu, pod gołym niebem.
To jest taki fenomen. No, ale wracam do... Jest komuna paryska i komunarzy, przywódcy komuny postanowili zburzyć to mauzoleum Ludwika XVI i Marii Antoniny. I zgłosił się do nich pewien jegomość, który im powiada tak. Ja jestem tu milionerem amerykańskim, ale teraz jestem tutaj, w chaos jest i tak dalej. My w Ameryce mamy inny stosunek do Ludwika XVI niż wy. Bo on tutaj nas wspierał w walce o niepodległość przeciwko Anglikom. W związku z tym ja mam dla was pewną propozycję. Wy to chcecie zburzyć. Ja to rozbiorę, tylko tak cegła po cegle, ponumeruję wszystko. Wywiozę to do Ameryki i tam to odbuduję. To wam to nie będzie przeszkadzało. Tylko, mówi, problem jest jeden. Ja nie mam w tej chwili, na skutek tego, że tu jest taki chaos i tak dalej, wojna, to ja nie mam dostępu do swoich pieniędzy. Mam tu 5000 franków. To nie była mała suma, ale no w stosunku do wartości tej transakcji to była mała. Mówi, to mogę wam dać jako zadatek, a jak się sytuacja unormuje, to resztę się rozliczymy wtedy. I ci komunardy się zgodzili. I on liczył na to, nie wiem, obywatel amerykański tego przystąpił do rozbiórki, tak markował przystąpienie do rozbiórki, tam ogrodził teren i tak dalej, to już było jego. No i tam żadnych tam takich tych osób postronnych nie dopuszczano. No i w międzyczasie komuna upadła. Generał Galifet tam się z nią rozprawił, komuna upadła. Okazało się, że ten rzekomy milioner amerykański to nie był żaden Amerykanin ani milioner, tylko Francuz, który tych komunardów po prostu wykiwał. Licząc na to, że komuna długo nie potrwa, to chciał po prostu grać na zwłokę. No i dzięki temu to mauzoleum ocalało do naszych czasów. Street Beaker. Szanowny panie Stanisławie, mówił pan w temacie szkolnictwa, że powinien być wybór i każdy rodzic mógł wybrać, gdzie pośle swoje dzieci, z jakim programem, nawet z tematami gender i promocją LGBT. Uważam, że to jest błędne podejście, gdyż zakłada ono, że społeczeństwo jest inteligentne i podejmie poprawne decyzje co do przyszłości swoich dzieci. Życie jednak pokazuje, że stanowczo nie. Duża część społeczeństwa popiera promocję chorób psychicznych LGBT, a nawet zdarzają się przypadki okaleczania własnych dzieci z powodu tejże propagandy promocji chorób psychicznych. Pewne tematy powinny być ściśle kontrolowane przez państwo, jeśli mają negatywny wpływ, zwłaszcza ruch promocji chorób psychicznych LGBT. I właśnie ta promocja chorób psychicznych LGBT powinna być zakazana i karana. Nie dla osób prywatnych, bo chorych i głupich ludzi nie brakuje, ale powinny być kary dla firm. Jeśli na przykład taki producent lodów zrobi kampanię popieramy promocję chorób psychicznych, powinien otrzymać tak wysoką karę, że drugi raz nawet nie pomyśli, by to zrobić. Tu mam odmienne od pana zdanie, gdyż z założenia uważam, że społeczeństwo jest głupie. Gdyby tak nie było, sytuacja w kraju byłaby inna. W związku z tym, i czy nie powinno się dawać ludziom pewnych wyborów? Wystarczy spojrzeć na ostatnie wyniki różnych głosowań. Jak pan się do tego odniesie? Pozdrawiam serdecznie, życzę dużo zdrowia. No dziękuję za te życzenia. Proszę pana, niech pan wyciągnie wnioski z tego, co pan napisał. Jeżeli społeczeństwo jest głupie, a dowodem na to, że społeczeństwo jest głupie, to pan tu podaje wyniki różnych głosowań. No to jak, proszę pana, głupie społeczeństwo wyłoni jeszcze głupszych przedstawicieli? Bo zgodnie z tym, co mówił francuski premier Jerzy Clemenceau, że vote pour le plus bête, głosuje na najgłupszego.
Głosuje na... No i to widać. Obecny skład Sejmu w całej rozciągłości to potwierdza. Więc jakie państwo ma tutaj, jak to pan mówi, ściśle kontrolować te sprawy? No, jeszcze głupsi od przeciętnej w społeczeństwie? Panie drogi, niech pan wyciągnie z tego wnioski. Wie pan, jeżeli rzeczywiście część społeczeństwa jest głupia, to prawda. Część społeczeństwa jest głupia. Nie będziemy się spierać, jaka część jest głupia, a jaka nie. Ale powiedzmy, że wszystkim pozwolimy, żeby zaczęli robić, właśnie tam edukować swoje dzieci po swojemu. Zresztą konstytucja tak mówi. Konstytucja to rodzicom gwarantuje. Jeżeli chcemy tego zakazać, to powinniśmy zmienić konstytucję. No i jedni by ich uczyli tam masturbacji, tego, jak się przebierać w damskie majtki i tak dalej, żeby tam nie naruszyć, nie złamać sobie penisa. No krótko mówiąc, takie różne umiejętności. A inni po staremu by tam uczyli swoje dzieci matematyki, historii, języka polskiego, języków obcych, biologii, geografii i tak dalej. No i zobaczylibyśmy potem, jakie są skutki tych dwóch rodzajów edukacji. Jaką pracę może znaleźć jegomość, który się nauczył masturbacji? Poza masturbacją to on nic nie umie. No a taki, co umie i matematykę zna i tak dalej, to może zostać inżynierem. I to, a taki, to no nie wiem, kim może zostać. No, może się brandzlować przed kamerą telewizyjną. I tutaj byłby moment bezlitosnej weryfikacji. O, w ten sposób trzeba ludzi uczyć rozumu, bo państwo ich przed niczym nie zabezpieczy. Kto teraz lansuje te wszystkie wynalazki? Pani Kotula. No to mądra ona, czy głupsza od przeciętnej? Trzeba się zdecydować. Pan najwyraźniej uważa, że jak ktoś zostaje urzędnikiem państwowym czy posłem, to od razu się robi mądry. Nic podobnego. Jeszcze, często jeszcze bardziej głupieje. Często jeszcze bardziej głupieje. Także przestrzegam przed takim lekkomyślnym zaufaniem do mądrości władz państwowych. Przestrzegam. I tą przestrogą kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z państwem do następnego cyklu. Imienny nikt do nabycia na kapitalbuk.pl.